Hej, hej. Dobra, miała być prosta girlanda z serduszek, ale oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała czegoś innego. No to co? Dzisiaj robię kwiatek. Stwierdziłam, że od czasu do czasu pomiędzy tymi serduszkami powinien się pojawić większy akcent. Też chciałam Wam pokazać, jak to się robi. Prościutki wzór. Zaczynamy oczywiście od Magic Ringa. Ja sobie robię dosyć duże to kółko, bo dosyć dużo tych słupków tam będzie trzeba wbijać. Ok, kółko już jest. Zaczynam od trzech oczek łańcuszka. Można nawet cztery, zależy na jakiej włóczce pracujecie. Będę pokazywała trzy, bo to i tak dosyć wysoko. Następnie wykonujemy pięć nawijanych słupków. Jeden. Sztywny ten sznurek i ciężko się nim pracuje, ale bardzo efektownie wygląda, więc walczę dalej. Pamiętajcie, że przy słupku nawijanym robimy dwa razy to nawinięcie. Przy zwykłym słupku zrobimy raz, a przy nawijanym dwa razy. Okay. Dlaczego tak macham robótką? Ano macham, bo bardzo ciężko mi ten sznurek się nawija, rozwija ze szpuli. Taki wielgachny, długachny, bo girlanda ma być gigantyczna na całą choinkę. I to właśnie dlatego. Dobra, mam już raz, dwa, trzy, cztery. Potrzebuję piąty. I po pięciu naszych nawijanych słupkach, oczywiście liczymy jako ten słupek, ten pierwszy udawany, czyli ten składający się z łańcuszków. Mamy pięć. I po pięciu robimy dwa oczka łańcuszka. Jedno i drugie. Mogą być dosyć luźne, bo w te oczka łańcuszka dalej będziemy wbijać płatki kwiatów. I znowu wykonujemy 5 takich nawijanych słupków w naszym Magic Ring. Jeden. Dobra. Nie wiem, czy obserwujecie nasz profil. Kto jeszcze nie wie, to zapraszam. Codziennie wrzucamy zniżkę na któryś z produktów z naszego sklepu oplotki.shop.com. Warto się przyczaić, bo 50% zniżki to nie lada gratka. Oczywiście zniżka jest tak długo ważna, aż pierwsza osoba wykorzysta ją. Zawsze jest zniżka na jeden produkt, więc nie ma co się czaić, kto pierwszy, ten lepszy. Więc jak na coś rzeczywiście polujecie, no to nie warto czekać. Wygląda to tak, że jeżeli zobaczycie posta ze zniżką i chcecie z niej korzystać, to szybciutko piszecie do nas. Ktoś z nas na pewno odpowiada wtedy i wysyła Wam po prostu kupon rabatowy. No i wtedy z tym kuponem kupujecie. Oczywiście ważny jest pierwszy zakup, więc jeżeli wklikacie kupon rabatowy i Wam wyskoczy, że już został wykorzystany, no to po prostu ktoś Was ubiegł, więc nie warto czekać. Myślę, że do świąt jeszcze będę się pojawiała tutaj, wskakiwała będę i będę pokazywała różne filmiki. Cieszę się, że udało mi się w listopadzie robić to codziennie. Co prawda nie codziennie był to live, jak sobie wyobrażałam, ale codziennie jakiś filmik skakiwał na fanpage'a. Muszę Wam się przyznać, że wcale nie było to proste. Strasznie dużej dyscypliny i takiego troszeczkę stresu wymagało do pokonania. Także teraz już ten grudzień, to tam sobie robię to na lajcie. Nie czuję już takiej presji i chyba tym bardziej mi fajne rzeczy wpadają w oko. Jeżeli macie jakieś pomysły albo jakieś fajne sugestie, nie wiem, czy tam jakieś wzory znalezione na Pintereście, nie wiecie, jak to wykonać, to wysyłajcie do mnie. Jak tylko będę miała czas, to rozkminię i pokażę, jak to zrobić. Dobra, zrobiłam cztery, później były dwa oczka łańcuszka, przepraszam, pięć, dwa oczka łańcuszka, później znowu pięć, dwa oczka łańcuszka i teraz znowu robię dwa, teraz robię już trzeci, czyli znowu potrzebuję pięć. I dwa oczka łańcuszka. I tak musimy to powtórzyć 5 razy. Mam nadzieję, że to zmieszczę tutaj. Tak jak taki klasyczny kwiatek ma 5 listków, czy tam płatków, tak u nas też będzie 5. Oczywiście można by więcej. Myślę, że gdybyśmy robili to na takiej bardzo cieniutkiej włóczce, to można by się tu pokusić o więcej płatków i to wtedy troszeczkę by nam się tak fajnie pomarszczyło. Ale przy tym sznurku po prostu nie ma szans. Choćbym nawet bardzo chciała, to Wam czegoś takiego nie pokażę. Raz, dwa, trzy, czyli jeszcze dwa takie bloki. Jak ja to tu pomieszczę, troszeczkę rozszerzę. O. I tu idzie czwarty.
Aha, obiecałam Wam, że będę dawała znać o webinarze. Rzeczywiście, webinar będzie. Co prawda miał być już w zeszły piątek, ale niestety gość nasz webinarowy się rozchorował, więc zeszłopiątkowy webinar się nie odbył. Może i dobrze, bo było troszeczkę mało czasu, żeby Was o tym poinformować. Oczywiście kolejny webinar się odbędzie. Webinar będzie z właścicielką sklepu Cotton, albo znana inaczej pod nazwą sklepu nic.pl, Dominika. Będziemy testować nową formułę, także kto był na ostatnim, to też będzie mile zaskoczony. Będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Będzie możliwość nawet uczestniczenia, będzie można sobie włączyć dźwięk i obraz, ale oczywiście nie trzeba, więc jeżeli będziecie mieć takie pytania, które chcecie, nie wiem, pokazać, wytłumaczyć albo pokazać jakąś robotę, której nie możecie skończyć, to jak najbardziej będziemy udzielać takich rad, ale generalnie zapraszam, żeby posłuchać tego, co obie mamy do powiedzenia. Będziemy pokazywać zupełnie inną technikę, nie szydełkową. Mam nadzieję, że Was zaintryguje. Pewno gdzieś tutaj w międzyczasie już Wam mignęły jakieś posty na temat tego webinaru, także też obserwujcie nasz profil, na pewno jeszcze się będą pojawiały. Co tam jeszcze Wam mogę poopowiadać z takich nowości? No, o zniżkach powiedziałam, to chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o prezenty. Dobra, i teraz mamy blok. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. I teraz, no nie, czy ja już tu mam pięć? Pięć, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, już mam pięć, proszę, gadu, gadu i ja już wszystko mam gotowe. Super, więc teraz dwa oczka łańcuszka i łączę oczkiem ścisłym, czyli bazę naszego kwiatka już mam. Przypominam Wam, że robiliśmy to blokami pięciu nawijanych słupków, wbijanych w Magic Ring, rozdzielonych dwoma oczkami łańcuszka. Czyli pięć i dwa oczka łańcuszka, pięć, dwa oczka łańcuszka. I było pięć takich bloków. I teraz skakujemy wyżej. I teraz w każdym z tych dwóch oczek łańcuszka, które tutaj sobie budowaliśmy, potrzebujemy wybudować nasze płatki. Najlepiej jak sobie to odwrócimy, bo dzięki temu zaczniemy od tego płatka, którego potrzebujemy. Można zacząć od razu od nawinięcia podwójnego słupka. Ja sobie zacznę od oczek łańcuszka. Jakoś te udawane słupki są dla mnie troszeczkę łatwiejsze na tym sznurku. W każdym razie znowu wykonujemy po 5, tak, po 5 takich nawijanych słupków w każde z tych dwóch pozostawionych oczek. I tak pracujemy dookoła. Już to pokazuję. Ok. Jeden. Drugi. No, mówiłam Wam, że warto robić luźno te oczka, po czym sama tego nie respektowałam. No i teraz tak to wygląda. Trzy. Chyba to musiała zrobić po trzy, bo więcej chyba nie zmieszczę. No, będzie ciężko. Spróbuję tak. Trzy, a ma być pięć, czyli już mamy czwarty. Oj, dwa razy na dnie. Czwarty. I piąty. Jest dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, mamy pięć. I teraz to drugie oczko z tych dwóch. Tak jak mamy tu dwa, w to drugie, kolejnych pięć takich słupków nawijanych. Jeżeli macie problem, żeby się wbić w ten słupek, w to oczko, to można się wbijać pod oczkiem. Ja sobie z tego skorzystam, wtedy to mi się będzie tak nawijało na te oba oczka razem, ale jakby zachowamy poprawność wzoru. A, szczegóły webinaru, bo mi tu podpowiada koleżanka. Tak, że webinar wygląda tak, że ja Wam wysyłam linka do zapisów.
Ostatnio przetestowałyśmy to, że lepiej, jeżeli się zapisujemy wcześniej i my w międzyczasie Wam wysyłamy maile, kiedy to będzie. Kiedy? No będzie w piątek, kolejny piątek o godzinie 20:30. Ale wiemy z doświadczenia, że to tak ulatuje, no przecież żyjemy milionem innych spraw, zwłaszcza przed świętami. Dlatego na maila po prostu wysyłamy przypomnienie, kiedy to będzie, o której godzinie. Wysyłamy to przypomnienie na dzień przed i jeszcze dodatkowo na godzinę przed, żeby właśnie nie zapomnieć. Także nie miejcie obaw, że my tam dziwne rzeczy z tymi mailami robimy. Po prostu to służy takim celom. I dwa, że jak wchodzicie na taki webinar, to musicie się po prostu tym mailem zalogować, żeby brać udział w czacie. I wtedy możecie po prostu zadawać pytania albo brać udział jako no, współuczestnik, tak jak my, że widać, tak jak mnie teraz, tak może być widać Was. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i jedno ostatnie, 10. Po 5 na każdy. Co jeszcze mogę więcej powiedzieć o webinarze? No ostatnio fajna sprawa, był webinar z Dominiką z Mila Druciarnia. No i Dominika zaproponowała dla wszystkich uczestniczek naszego webinaru super zniżki. Tak? Takie zniżki, które normalnie po prostu w Mili są niemożliwe, bo tam generalnie jest bardzo tanio. Więc po cichutku stwierdzam, że no, chociażby z tego powodu warto brać udział w takich webinarach. No plus można uzyskać odpowiedź na wszystkie pytania o różnego rodzaju włóczki, materiały, jak kupić, ile czekać na zamówienie i tak dalej. Dobra, ja tu gadu gadu, a tu nie mówię, co robię. Po tym jak zrobiłam 5 słupków nawijanych w jedno oczko i 5 w drugie oczko, przerabiam zwykłymi półsłupkami pozostałe oczka, czyli to, co było nad naszymi nawijanymi słupkami w poprzednim rzędzie, do momentu, aż dochodzę znowu do tej przerwy, gdzie były dwa oczka łańcuszka i w tym miejscu znowu wykonuję te nawijane nasze słupki. I znowu wykonuję po 5 w każdym, tak? Czyli 5 w jednym i 5 w drugim. Dzięki temu mam ich 10. Drugi. Trzeci. Aha, dostałam ostatnio zapytania o kurs. Już Wam wszystko opowiadam. Kurs generalnie ruszył. Kurs już jest w trakcie. Właśnie jesteśmy w trakcie drugiego tygodnia. Muszę Wam się pochwalić, że jestem bardzo mile zaskoczona i uczestniczkami, i tym, jakie postępy robią. I w ogóle jak kurs działa, ja też mam dziką frajdę, dlatego trochę mniej mnie widać, trochę się bardziej tam angażuję. Ale kurs jest cały czas dostępny do kupienia. On cały czas jest w ofercie. Po prostu teraz nie promuję go tak mocno, bo nie jest dostępny z wszystkimi możliwymi bonusami. Tak jak w przedsprzedaży był dostępny wraz z tymi świątecznymi wideo i był dostępny z różnymi bonusowymi filmikami i był dostępny razem z tą grupą, która właśnie działa. Tak teraz no niestety on jest dostępny tylko jako sam kurs, ale jak najbardziej można go ciągle kupić. Prawdopodobnie kurs będzie znowu okraszony darmową grupą w styczniu. Także nawet jeżeli teraz sobie dołączycie do takiego kursu, to jak najbardziej dostęp do takiej grupy będzie. Tylko on będzie przyznany dopiero jak ta grupa formalnie ruszy, czyli w styczniu. Więc już rozwiewam wszystkie wątpliwości. Kurs jest, kurs działa cały czas tak samo. Następna grupa kursantów na Facebooku będzie po prostu jakby zaopiekowana przeze mnie, że tak powiem, w styczniu, ale jak najbardziej można sobie do kursu dołączyć wcześniej, no i tak jakby zbierać te pytania, które gdzieś tam będę właśnie w styczniu wyjaśniała. Co jeszcze? No na pewno gdzieś tam z racji faktu, że ten kurs ruszy w styczniu ponownie, razem z grupą, no to po prostu niestety nie ma tego bonusu świątecznego, tak? On był dostępny tylko w tej promocji grubo przed świętami, bo zakładałam, że osoby, które w kursie nauczą się szydełkowania, będą miały okazję zrobić wszystkie ozdoby świąteczne. Także te wszystkie filmiki, które tutaj widzicie na fanpage'u, wszystkie te z listopada i te, które jeszcze pojawią się w grudniu, one wszystkie trafią na tą platformę i będą dostępne dla obecnych kursantów. No ale szydełkuję, kochanie. Ale dla osób, które przyjdą w styczniu, no to po prostu będą niepotrzebne. Także ich już wtedy nie będzie jako dodatek do naszego kursu. Lenko, uważaj, bo tam jest gorąca świeczka, wiesz? Dobra, uważam. Fajna, nie? No.
Od cioci dostaliśmy, nie? Od cioci Kasi. Słuchajcie, świetny pomysł na prezent. Ręcznie robiona świeczka. Odlewana z własnego odlewu, że tak powiem, parafiny. Zatopione w niej suszone kwiaty i fragmenty takich choinek. Świetna sprawa. Pięknie wygląda, prawda? Nawet tutaj na wideo fajnie widać. Dobra, wiecie co, ja nie będę kontynuować wzoru, bo on tak naprawdę cały czas się powtarza. Zobaczcie, dwa płatki już mamy. Tak, w naszym kwiatku. Ja za chwilę dorobię trzy pozostałe. I nasz kwiatek przy girlandzie będzie gotowy. Ja wam tutaj wyślę zdjęcie. Nie będziemy przeciągać. Zapowiedź wszystkim. Pa, pa.